Joe Vitali. Od zera. Osiąganie niemożliwego. opono Oponopono. Rozdział 16. Więcej sekretów z seminarium zero ograniczeń. Oczyszczanie się to jedyna droga do zera i inspiracji. Doktor Iha Leakala Hulen. Wspólnie z doktorem Hulenem przeprowadziliśmy trzy seminaria pod tytułem „Zero ograniczeń”. Później postanowił on skończyć z podróżowaniem i publicznym przemawianiem przeszedł na emeryturę. Jego decyzja nie zdziwiła mnie, ponieważ często powtarzał ja tylko chcę pielęgnować swój ogród, ale boska moc ciągle wypycha mnie za drzwi. Podczas tych seminariów czułem się jak jakiś wesołek do robienia przerywników w występie doktora Hulena. Niektórzy mówili mi, że jestem tym Milszym facetem. Niektórzy sądzili, że doktor Hulen jest nieprzystępny, ale ja nigdy tak nie uważałem. Uwielbiałem go wtedy i nadal go uwielbiam. Zawsze ceniłem go za to, jak bardzo koncentruje się na swojej pracy podczas naszych seminariów. Nigdy nie owijał niczego w bawełnę, zawsze był bezpośredni. W stosunku do słuchaczy, kiedyś na przykład zapytał publiczność, gdybyście mieli podać najważniejszą, najbardziej podstawową umiejętność, która jest potrzebna do prowadzenia własnej firmy, co by to było? Po uzyskaniu kilku odpowiedzi, które go nie usatysfakcjonowały, rzekł. Powiem wam, jaka to jest cecha, ponieważ jeśli jej nie macie, to jesteście w tarapatach. Możecie mieć ogromny entuzjazm i zapewniać klientom wysoką jakąś usług. Możecie robić to wszystko, ale waszą najważniejszą cechą jest oczyszczenie. Gdy jesteście oczyszczeni, wszystko może się zdarzyć, dlatego to jest takie ważne. Jeśli nie jesteście oczyszczeni, a większość z was nie jest, to nie ma znaczenia, co oferujecie ani jak wspaniałe są wasze usługi. Potem zaczął wyjaśniać, że osoby takie jak Jezus czy Buddha byli oczyszczeni. Nie musieli oni wzbudzać w sobie entuzjazmu ani zdobywać nowych informacji. Byli oczyszczeni. A to pozwalało im na odczuwanie inspiracji. Oczyszczenie, czyli to, co dr Hewlett często nazywał zerem albo próżnią, było ich najważniejszym celem. Doktor Hewlett powiedział mi kiedyś, Gdyby ludzie stawiali Boga na pierwszym miejscu, mieliby tyle pieniędzy, Ile by tylko sobie wymarzyli. To przypomina mi historię, o której pisałem na początku książki pod tytułem Prawo Przyciągania. Chodziło o to, dlaczego ludziom, którzy pojechali do Ameryki Południowej, nie powodziło się tak dobrze, jak tym, którzy pojechali do Ameryki Północnej. Mam tu na myśli bogactwo materialne. Dlaczego? Ponieważ ci pierwsi szukali złota, a ci druzy popłynęli do nowego świata po to, aby spełnić wolę Boga. Oni szukali Boga. Umysł ludzki, pełen danych i programów, wpada w osłupienie, gdy sobie uświadamia, że wiele ważnych zmian życiowych można dokonać bez żadnego trudu, po prostu się oczyszczając i pozwalając aby boska moc szeptała nam do ucha swoje inspiracje już na samą myśl o tym czuję ciarki na tym właśnie polega najwyższa moc ho'oponopono doktor Hugh len powiedział ho'oponopono polega na tym że zastanawiam się, co takiego we mnie sprawia, iż odbieram pewnych ludzi albo pomysły w określony sposób. A potem muszę zadać sobie pytanie: czy jestem gotowy, aby przestać się tym przejmować? Gdy już to zrobię, dzieje się coś wspaniałego. Osiągam punkt zero, który jest domem, Boskiej mocy zwanej Ja jestem. Czy to jest proste? A uwierzysz, jak ci powiem, że jest to tak samo proste jak oddychanie i jedzenie. Na naszych seminariach dr Hulen zapoznał uczestników z procesem rozluźniania się i Wydychania danych. Usiądź wygodnie. Postaw obie stopy na podłodze. A kręgosłup oprzyj wygodnie na krześle. Twój kciuk reprezentuje boską moc. Ja jestem w Tobie. Twój Palec wskazujący wyznacza kierunek i reprezentuje Ciebie jako istotę. Połącz ze sobą boską moc w Tobie, kciuk i palec wskazujący, tak aby osiągnąć jedność z boską mocą, a potem połóż ręce na kolanach. Jeśli wykonasz ten gest przed podróżą samolotem, nie poczujesz zmęczenia po długim locie. Jeżeli masz arytmię serca, zacznie ono znów bić rytmicznie. Cała koncepcja sprowadza się do tego, żeby powrócić do pierwotnego rytmu. Zamknij oczy i bardzo powoli wciągnij powietrze przez nos, zupełnie tak samo jak w normalnym procesie oddychania. A teraz oddychaj w następujący sposób. Podczas wdechu policz do siedmiu. Zrób pauzę, licząc do siedmiu i wypuść powietrze, również licząc do siedmiu. Po wydechu znów zrób pauzę i powtórz cały proces. Każdy cykl składa się z czterech etapów: wdech, licz do siedmiu, pauza, licz do siedmiu, wydech, licz do siedmiu i pauza, licz do siedmiu. Wykonaj taki cykl siedmiokrotnie siedem cykli H. Razem z doktorem Huelenem omawialiśmy na naszych seminariach właściwości oczyszczające truskawek, jagód, a nawet cukierków MMS. Tak, wiem, MMS. Gdy usłyszałem o tym po raz pierwszy, pomyślałem, że to szaleństwo. Ale doktor Huelen zawsze powtarza, że nie trzeba zjadać drażetki. Można tylko je polizać. Lizać M&M's, nie zjeść żadnego cukierka, to trudne. Jeżeli lubisz słodycze, tak jak ja, może to być dla ciebie nie lada wyzwanie. To przypomina mi historię o mężczyźnie, który Poszedł do psychiatry, ponieważ czuł się głupi. Lekarz zapisał mu kilka leków. Mężczyzna przyjmował je przez tydzień. Gdy zjawił się na następnej wizycie, powiedział: Panie doktorze, może się mylę, ale wydaje mi się, że te pastylki to zwykłe cukierki. Na co psychiatra odpowiedział? Widzi pan, już jest pan mądrzejszy. Wszystko zależy od tego, czy wierzysz, że dana rzecz jest narzędziem do oczyszczania. Doktor Hulen twierdzi, że nawet jedzenie cukru czy czekolady może nam pomóc w usunięciu danych. Według niego, słodycze są traktowane jak coś złego. Dla naszego zdrowia, tylko dlatego, że tak właśnie je postrzegamy. On sam uwielbia gorącą czekoladę. Mówi tak: Gorąca czekolada usuwa wspomnienia, które stawiają pieniądze na pierwszym miejscu. Co to oznacza? To, że teraz na pierwszym miejscu stawiasz Boga. Ja piję gorącą czekoladę, żeby usunąć z pamięci wspomnienia, które stawiają na pierwszym miejscu świat, a nie Boską Moc. Nie musisz nic mówić ani robić, po prostu wypij czekoladę. Musisz sobie uświadomić, że to nie ona jest problemem, lecz to, w jaki sposób jej doświadczasz. Możesz pozbyć się tych doświadczeń. Jeżeli masz różne nierozwiązane problemy to ich przyczyną są twoje wspomnienia a nie jedzenie które spożywasz czy ludzie z którymi przebywasz to nie ma nic wspólnego z cukrem twoim problemem jest to jak postrzegasz daną rzecz nic więcej jeśli zamierzasz coś zjeść, dlaczego nie wybrać produktu, który ma czyste dane, takiego jak truskawki, jagody, ciasteczka ambirowe czy M&M's? Nawet żelki pomagają uruchomić proces oczyszczania, który zaprowadzi cię dokładnie tam, gdzie powinieneś być w danej chwili. Dla sceptyka takie metody mogą wydawać się nieco szalone, ale w nowoczesnym Hooponopono to nic innego jak po prostu więcej danych, ponieważ tam nic nie ma. Każda rzecz, o której myślisz, jest elementem wielkiego zbioru danych w Twoim umyśle. Wszystko dzieje się wewnątrz ciebie. Dlatego ty jesteś jedyną osobą, która może mieć coś do powiedzenia w tej sprawie. Ja chętnie stosuję każdą metodę, która może przynieść efekt. Doktor Hulen często przypomina: Naszym ostatecznym celem jest być wolnym. Wolnym od czego? Od Przeszłości, tak abyśmy zawsze byli synchronizowani z Boską Mocą. Z doświadczenia wiem, że osoby z otwartym umysłem mogą zajść dużo dalej niż te, które mają wąskie horyzonty. Jeżeli dodatkową korzyścią jest możliwość poczucia prawdziwej wolności, to nie trzeba mnie dalej przekonywać. Jeśli jednak naprawdę chcesz sprawdzić granice swojego umysłu, to zastanów się, czy historia o tym, jak doktor Hulen wyleczył cały oddział psychicznie chorych przestępców, jest prawdziwa, czy nie. Czy to było po prostu jedno wielkie kłamstwo, w które wszyscy uwierzyli? Włącznie ze mną. Koniec rozdziału szesnastego.